W poprzednim filmie widzieliśmy przykład rozwinięcia funkcji w szereg potęgowy. No tak naprawdę korzystając z wzoru na szereg geometryczny to zrobiliśmy, dlatego że szereg geometryczny, jeżeli potraktujemy iloraz tego szeregu jako zmienną, to jest przykład szeregu potęgowego. W tym filmie mamy sytuację odwrotną. Mamy pewną funkcję zdefiniowaną w postaci szeregu potęgowego. No i pytamy się, czy można znaleźć sumę tego szeregu, czyli zapisać tę funkcję w takiej bardziej zwartej postaci. No i w jakim przedziale, jaki jest przedział zbieżności tego szeregu. Umielibyśmy to zrobić, gdyby to był szereg geometryczny, więc może sprawdźmy, czy to jest szereg geometryczny. No więc co, szereg geometryczny to przechodzimy do następnego wyrazu przez pomnożenie przez iloraz, czyli spróbujmy zobaczyć, czy tutaj iloraz jest, dwóch kolejnych wyrazów jest stały, czyli co, to jest od 2 do minus 8x kwadrat, to trzeba pomnożyć przez minus 4x kwadrat. Potem, jak pomnożymy przez minus 4x kwadrat, to minus 8x kwadrat to jest razy minus 4x kwadrat, to jest właśnie 32x do czwartej. No i jak to pomnożymy przez minus 4x kwadrat, to mamy x do szóstej. 4 razy 32 to jest właśnie 128. Aha, czyli ten napis tutaj, no i tutaj trzy kropeczki sugerują, że ta reguła jest zachowana. Czyli, że ta nasza funkcja to jest szereg geometryczny, czyli f od x to jest suma od n równego 0 do nieskończoności. No pierwszy wyraz to jest 2 i potem jest iloraz jest minus 4x kwadrat do potęgi n. Czyli mamy taki szereg. No i widzimy, że jest to szereg geometryczny o ilorazie minus 4x kwadrat. I teraz zbieżny. Gdzie ten szereg jest zbieżny? Czyli to jest nasze Q. I wiemy, że taki szereg jest zbieżny dla modułu Q mniejszego od 1. Na zbieżny. No, czyli mamy nierówność minus 4x kwadrat moduł. Musi być mniejszy ściśle od 1. No tu jest, czyli po prostu 4x kwadrat mniejszy od 1. Prawda? Zatem, no bo ten moduł mogę opuścić, minus mogę opuścić pod modułem, no a 4x kwadrat jest nieujemny, wobec tego mogę w ogóle moduł opuścić. No i x kwadrat mniejszy od 1 czwartej. Zatem co? No sam x, czyli moduł x mniejszy od pierwiastek z 1 czwartej, czyli 1 druga. Zatem x jest pomiędzy 1 druga a minus 1 druga. O! I to jest przedział zbieżności naszego szeregu. Czyli to jest przedział zbieżności. To jest przedział zbieżności. No, środek jest 0, prawda? Środek naszego szeregu. To jest 0. No, a promień zbieżności. No to tu jest napisane, prawda? To jest, albo tutaj to jest moduł x minus środek, czyli 0 mniejszy od 1 drugiej, to jest promień. Promień zbieżności 1 druga. No dobrze, i teraz wiemy, stosując wzór na sumę szeregu geometrycznego, że to jest pierwszy wyraz, czyli też 2 podzielone przez 1 minus q, czyli 1 plus 4. X kwadrat. No, czyli w ten sposób nasza funkcja f w przedziale od moduł x mniejsze od 1 drugiej. Czyli tak, czyli ta definicja, ta funkcja jest określona dla modułu x mniejszego od 1 drugiej. To jest obszar zbieżności tego szeregu, który definiuje nam funkcję f. No i w tym obszarze możemy tę funkcję zapisać jako 2 przez 1 plus 4x kwadrat. I znowuż mamy tę taką przypadek, że po wysumowaniu okazuje się, że, prawda, że ten wzór ma w ogóle sens dla wszystkich liczb rzeczywistych. Prawda? Natomiast ta równość pomiędzy tą funkcją a tym szeregiem zachodzi tylko w przedziale od minus 1 drugiej do 1 drugiej.